Witam was ponownie, moi drodzy, i kontynuujemy naszą przygodę z Get Even. Na razie gra jest intrygująca. Zobaczymy, jak to wszystko się dalej potoczy. A ja wciąż nie mogę przeboleć, że gra nie zarejestrowała. To twoja wina. Skoro tak twierdzisz, tajemnicza osobo, to ten red, tak? Tutaj widzę, mamy małą lampeczkę świecącą się, czyli gdzieś się zbliżamy do jakiegoś dowodu. Tylko gdzie? Wcale się do niego nie zbliżamy. O, czyli za drzwiami. Gorące, powiadasz? A, faktycznie. Faktycznie. Czyli mamy się udać za kablami. Elegancko. Proszę, bez dziwnych dźwięków. Ciekawi mnie, czy ta gra będzie miała jakieś motywy horrorowate, czy też nie. Co to za dźwięk? Hello? Nie, nikogo tutaj nie ma. Prawda? Jesteśmy sami. Gdzie idą kable? Tutaj. Czy... Kabelki? Tutaj? A... Idą tędy, tak? O. No tak, to ten pokój z bezpiecznikami. Czyżby o to chodziło? Trochę dziwna jest perspektywa w tym telefonie. Zmyla mnie czasem. Muszę przywyknąć. Nie podoba mi się trochę to, że w tej grze są checkpointy. Tak, nie podoba mi się to, że checkpointy tutaj są, bo nie mogę zapisać, kiedy chcę, żeby na przykład odcinek zakończyć. Znowu ten zabieg z muzyką jest, że zbliżamy się do czegoś i... Oh shit. Stanowczo mamy chyba jakieś wyrzuty sumienia, albo coś w tym stylu, nie wiem, ciężko powiedzieć. Przekonamy się. Aha, drży. Padzik. Halothane anesthetic gas detected. Anesthetic? Chwileczkę, co ja mogę zrobić? Aha, X-a można. Czy to nie jest to, co my znaleźliśmy? Przedtem? Tak, to są nasze zdjęcia. Czy nie? Tak. A co one robią tutaj? Dziwne. A to? Czy to my tak wyglądamy? Dobrze wiedzieć. I mam jakąś lekturę nawet. Ale przeczytajmy to normalnie.
Okej. Mamy nieco historię naszego bohatera. Jeżeli nie zdążyliście, to zapauzujcie sobie wideo i dokończcie czytać. No nic. Nic tu już nie ma. Nie, niczego już tutaj nie ma. To jest kolejna butla z tym. No okej. Shit. Ah, Mr. Black. Please, apologies for the theatrics. It's all part of the treatment. Treatment? This will be far more straightforward if you just keep breathing. Oh shit, wypuścili ten gaz. That's it. Good. No i załatwili nas. O co w tym wszystkim chodzi? Ja i na razie to naprawdę jest tajemnicze. Hello? That's it, Mr. Black. Relax. Breathe. You're back with us. Minor confusion is expected. What? Who are you? What the hell is this thing on my head? Hey! I see you're a man of details, Mr. Black. Your current confusion is a side effect of your treatment. I'm hoping it will pass in time. If it helps you remember, you may call me Red. Yeah. You gasped me. What the fuck is going on? There was something before. Another place. That's why you're here, Mr. Black. But now is not the time for questions. Interesujące. Jesteśmy dalej w tym samym budynku, czy nie? Ciężko powiedzieć. Czy ja mam dalej mój telefon? Mam. Nie zabrał nam. Bardzo dobrze. Się drzwi otworzyły. O, pistolet mamy tutaj. Wait. Wait. A gun. My gun. Consider it security, Mr. Black. A token of trust. How can I trust you when you knock me out and put this thing on my head? To explain, your memory was damaged in the explosion, leaving two questions that you came to us to answer. Why were you there? And who was the girl? I know why I was there. To save the girl. Then we are making progress. Please. Proceed. Proceed with what? Hello? O, coś tutaj mamy. Analysis complete. Memory unit RR003. Code name Pandora Savant. Looks like the same thing I'm wearing. Ah. Czy to jest to, co mamy na głowie? Jakieś dziwne cele. A tutaj widać ślady krwi nawet. O, był save. Bardzo dobrze. Cóż to, karta pacjenta? A to wygląda. Może nawet poczytać o nim? Okej, okay. Pacjent 617. 40 lat, bla 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 bla. O, tutaj mamy nieco o nim. Okej, nic nadzwyczajnego. Coś tutaj jest blisko, w tamtą stronę. Tutaj jakiś dowód musi być.
Match found. Walt Kaufman, 28. Armed Forces, unit classified. Armed Forces? What's he doing here? Jak to co, leży na łóżku? Eksperymenty na nim chyba robią, albo coś w tym stylu. lat, no tak jak wspomnieli, i tutaj mamy nieco o nim lektury. Zobaczcie tak na chwilę, może za długo to przytrzymałem, ale słyszałem dziwne dźwięki u mnie w domu. A czy mogę niżej zejść? Nie, muszę ręcznie to zrobić. Wyznawca władcy marionetek. Ciężki przypadek. Niczego tutaj nie ma. Mamy trzy kropeczki. O! Okej. Wolałbym nie. Match found. Leonard Shelby, 31. Missing persons registry number 0210. Case reported September 2000. September 2000? Wait. That was... When was that? Spójrz na swój telefon. To było 15 lat temu. On jest zaginiony aż 15 lat? Wow. Po prostu wow. Poczytajmy o nim, okej. Okay. Wiek. Nawet nie wiedzą dokładnie ile ma lat. No to wow. Mamy nieco, nawet sporo lektury o nim. No to poczytajmy ludziska. Okej. Okay. Ciekawa sprawa, bo on zaginął w roku 2000, a widzicie tutaj data rejestracji 97, czyli został uznany za zaginionego 3 lata po tym, jak się tutaj zarejestrował. Coś słyszę. Ktoś tutaj gdzieś jest. Czy w ogóle te przyciski mogę wciskać? Nie mogę. O co chodzi z tymi telewizorami? Hey, friend, over here. You got out? How did you get out? You can't leave me here. Just hang on. What's going on here? Where are we? Please, you've got to help me. The switch there, it opens this door. You have to help me. Match found. Samson John L. Patient number 39. 309? Czy jest coś o nim tutaj? Bo może ja nie powinienem go wypuszczać, co? Nie, nic nie widzę o nim. Nic o nim nie widzę. Więc nie wiem, kto to jest. A może to jakiś psychopata? Tak w ogóle dziwne to jest. Przypomina mi to nieco Piłę. Just open the door. Get me out before he push me back in. No dobra. Może jednak nie. Może teraz? Oh,
Thank you. You won't regret this. You won't regret this at all. Mam taką nadzieję. O! Konsekwencje. Ciekawe, jakie będą konsekwencje tego? No cóż, przekonamy się. Kamera się zepsuła. O, gazetka. No to czytamy, moi drodzy. Aż ciary mogą przejść po czymś takim, czytając to. Przerażające. Tu się nie da wejść. I told you to ignore them, Mr. Black. If the treatment is to succeed, I need your cooperation. Yeah, sure. Dziwne. Nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, że go uwolniłem. O, to jest o tym 309. 34 lata. To jest o nim. Przeczytajmy. Okej. Okay. To jest on? Nie wiem. Nie wiem, czy to był on, czy to nie był on. Ciężko powiedzieć. O, on te drzwi otworzył. Trochę męczy mnie to, że muszę tak się ciągle przez to przełączać. Kolejna lektura. No to czytamy, moi drodzy. Po prostu wow. Zamknięte. Bardzo dobrze. Oznacza, że mamy jedną drogę. Tędy. No szlak. Te wszystkie magiczne, nawiedzone drzwi. To wygląda nieprzyjemnie. Krzesło z liną, jakby ktoś tu miał siedzieć związany. Although your memory has been affected, your twitch response remains intact. Pure muscle memory. Fascinating. What is this? Place is filled with runaways, criminals, ex-military. Who the fuck am I? And why the fuck am I armed? I understand your curiosity, but there will be time for questions later, Mr. Black. Please, proceed. Dobra, dobra. Pewnie mam iść tamtędy. O? A to wiadomość, tak w ogóle widzieliście ją, prawda? Zawdzięczam ci wolność, odwdzięczę ci się. Już nawet wiem jak. Przejście zostało otwarte. Czyli to nie tego zabiliśmy. Bo wiadomość przyszła teraz, czyli on żyje. A jednak można tam iść dalej. Więc co się kryje tutaj? Pewnie nic, zamknięte drzwi. Tak też jest. O. Nie przejdziemy tędy.
każdym razie tędy przyszliśmy, więc zostaje nam jedyna możliwa droga. Tutaj też nie. Jak nam się tamten kolega odwdzięczy? Co tam jest? Locked. Of course it is. A nie, to nie szafa, to drzwi. Drzwi. Tutaj kolejny pacjent. 4.13. No to czytamy. 26 lat. I... sporo. No to lecimy. Okej. Okay. To brzmi nieco tak, jakby on był stąd. Po tym eksperymencie. Czemu to jest tak ciemno, że moja latarka nawet nie oświetla tego miejsca? Dziwne. Ej, no co to ma być? No widzicie, to oświetla, a tutaj już nie. Dziwaczne. Macho. O, pad mi wibruje. Czemu? Gdzie? Co jest? First birthday, second birthday, fourth birthday? No, never third, never. Someone there? Yes. Someone real. Turn on the light. Let me see. Oh, hello there. Yes, I can see that. Let's count together, shall we? One, two, three, four candles. Very good. That's it. Take a deep breath. But remember to make a wish first. Go on. What on earth? The device, Mr. Black, in action. I assure you, he is having a splendid time. Czy on zginął? Match found, John Linden. Missing persons registry 2703. Dziwne, czy to jest nasza wina, bo włączyłem światło i teraz go poraził prąd? Czy powinienem mieć wyrzuty sumienia? Nie wiem. Trudno, zdarza się. Zdarza się. Kamera. Zaglądam na ścianę, bo jednak jest to polska gra, więc może będą jakieś grafity w języku polskim. Always searching. You truly are the diligent detective, Mr. Black. An admirable quality that will come in quite useful. As we prepare for our first little trip, the more external stimuli you engage with while wearing the Pandora unit, the more effective your synaptic recall will be. Please, continue. Okay. Jak na razie wiem tylko tyle, że jest to ciemno jak w tyłku. No, przynajmniej żyjemy, że mamy iść w dół, a nie w górę. Ha. Zagadka rozwiązana. Co to znowu za pomieszczenie? Roger Howard. Jakaś mapa. O. Jakiś plan, blueprint. Chyba naszego tego pistoletu, co mamy. Co mieliśmy raczej na początku gry. Corner gun, tak? Ha.
kolejna gazeta. No to przeczytajmy. No tak, karabin periskopowy to jest właśnie ten nasz corner gun. Na to wygląda, przynajmniej. Więcej gazet, więcej lektury. Okej. Jeszcze więcej lektury. Holy shit. No dobra, moi drodzy, zaczynamy czytanie. Pamiętajcie, aby pauzować sobie, jeżeli nie nadużycie. Okej, mam więcej informacji o naszym... The Pandora is reacting. Keep your eyes locked and focused. Slow, even breaths. Patience, Mr. Black, calm. Focus. It will take the memory unit a moment to calibrate. O. Wszystko cichnie, jak się tam patrzymy, ale jeszcze nie, bo tutaj mamy więcej... Więcej lektury, wiem, że tu uwielbiacie, więc czytamy. No tak, jak wspominałem, tutaj wszystko jest jakby poświęcone temu pistoletowi. A kto to? To ta dziewczyna? Którą mieliśmy uratować? Chyba tak. Ha, okej. Już nie ma więcej gazet na podłodze? Nie, tylko ta jedna. W takim razie zróbmy to. Just relax and allow that image to take you back there. You may feel a little disorientated at first. But you will be perfectly safe. The building in the photo is the headquarters for Advanced Defense Strategy, or ADS. They are, or should I say were, the UK's leading weapons manufacturer. They were developing a weapon known as the Corner Gun, which apparently you remember. Ale moi drodzy, zanim pójdziemy dalej, tutaj zakończymy odcinek, a będziemy kontynuowali już w kolejnym, także dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnych filmach.